Wybrany w imieniu Akcji Katolickiej. Słychać? W imieniu Akcji Katolickiej przy parafii Królowej Różańca Świętego, jak również Ruchu Społecznego Lecha Kaczyńskiego. Chciałabym również przywitać delegację, która do nas tutaj przyjechała z Kudowy Zdroju, pana Jana Karandzieja z ziemi płockiej. Jest to były działacz Wolnych Związków Zawodowych, działał w Gdańsku, wespół z panią Anną Walentynowicz. Był wyrzucony później z Polski po 1980 roku. Wiele lat z rodziną przebywał w Ameryce. Ojciec, nie wiem, Janusz, nie dzieci, ale siedmiorga dzieci. Oczywiście interesuje się problematyką wychowania i ideologii gender. Opracował na ten temat dłuższe opracowanie pod nazwą Gender – kontynuacja rewolucji bolszewickiej. I oczywiście... Nie słychać? Nie. Będę właśnie mówiła. I oczywiście przedstawiam panią Małgorzatę Jaszczuk-Surmę. Nauk humanistycznych w zakresie historii medycyny, magister filologii polskiej, przez wiele lat związana z Akademią Medyczną we Wrocławiu, była redaktorem prowadzącym czasopisma popularno-naukowe pod nazwą Świat Matematyki i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Na Marginesie. Jest autorką wielu artykułów naukowych i publicystycznych, redaktorem książek i wykładowcą. Proszę Państwa, niech inspiracją do naszego spotkania będą słowa papieża Jana Pawła II. Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych, ani dzieci bez rodziny, ani dzieci ulicy. Należy czuwać, aby dobro dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. I już w tej chwili oddaję głos pani doktor. Dziękuję. Cześć Boże, dobry wieczór. Nie wiem, dobrze mnie słychać? Proszę Państwa, temat tej prezentacji brzmi, co zagraża naszym dzieciom. Po prostu sytuację mamy taką, że niestety do starych zagrożeń dochodzą nowe. Ja będę musiała wykonywać taką pracę, co chwilę przykucać, żeby przerzucić obrazek. Niestety żyjemy w dość specyficznym momencie, powiedziałabym, historii. Takim, gdzie kultura zamiast wzbogacać człowieka, zwłaszcza kultura masowa, właściwie jest antykulturą i tego człowieka niszczy. I niestety następuje taki proces destrukcji, który się sączy przez kulturę masową. To jest bardzo często niezauważalne na pierwszy rzut oka, ale wywiera określone skutki mentalne. Jest to bardzo niebezpieczne dla dorosłego człowieka, ale wyjątkowo niebezpieczne dla dzieci. I właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, na co narażone są nasze dzieci, na świat, w którym żyjemy. Niestety mamy niekontrolowany wpływ mediów na dzieci, prawda? Wszędzie od dawna się już mówi o relatywizmie moralnym. Jak się dobrze przyjrzeć na przykład tematyce filmów, czy jakichś artykułów w czasopismach adresowanych do dzieci i młodzieży, to tam wszędzie te elementy są obecne. Nie ma żadnych granic, nie ma wartości moralnych. Właściwie jest taki świat pozornie wolny, a przez tą pozorną wolność, bo jeżeli wolność jest, nie ma odniesienia do konkretnych wartości, to ta wolność zaczyna być po prostu niewolą i niszczy człowieka. I wyjątkowo niszczy dzieci, ponieważ dzieci nie mają żadnych narzędzi
opracowanych do rozpoznawania rzeczywistości i to jest tak zwana tabula rasa, czyli one, te ich mózgi nasiąkają po prostu jak gąbki wszystkim tym, co je otacza, ponieważ nie ma żadnych filtrów. My rodzice też niejednokrotnie nie mamy wpływu na to, co dzieci robią, albo nie chcemy tego wpływu mieć, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że wielu rodziców ucieka przed obowiązkami wychowawczymi, bo uważa, że to powinny robić różne instytucje, ale niekoniecznie rodzice, bo jesteśmy zajęci, bo mamy zupełnie inne rzeczy na głowie. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że nikt nie wychowa dzieci lepiej niż rodzice i przypomnieć należy, że my, rodzice, mamy obowiązek wychowania dzieci i mamy obowiązek wychowania dzieci w określonych wartościach, zwłaszcza jeżeli się identyfikujemy z kulturą, czy światem chrześcijańskim, czy wiarą katolicką, czy w ogóle wiarą chrześcijańską. To już o czym się mówi od dawna, że różnego typu bajki, gry wprowadzają, powiedziałabym, pewien niepokój i destrukcję u dzieci. Następuje zerwanie z całkowitymi autorytetami świata kultury i zaczyna się po prostu, dzieci wchodzą w taki wirtualny świat, którym rządzą celebryci i tak zwane wartości, które do niedawna były określone antywartościami. No tych przykładów można by mnożyć. Też Państwo słyszą o tej cyberprzemocy, prawda, bo coraz więcej się o tym mówi. Oczywiście nie będę tu tego szczegółowo omawiać, bo nie jest to dzisiaj moją, powiedziałabym, taką kluczową kwestią, którą chciałam się z Państwem podzielić, ale to jest istotne do tego, żeby naszkicować, w jakim świecie po prostu obracają się nasze dzieci. W każdym razie wszystko to, cały system na przykład edukacji, wychowania tak zwanego, powiedziałabym, ogólnego, zmierza do tego, że dziecko się wyrywa z naturalnego środowiska, nie z rodzina i właściwie od małego usiłuje się rozerwać więzi emocjonalne łączące dzieci z najbliższymi. Oczywiście też odrywa się dzieci od religii, bo religię i Boga się obśmiewa, bo to jest coś, co już jest passé, to w ogóle sobie tym głowy nie zawracaj, to jest coś, co ci po prostu nakłada na ciebie jakieś krępujące cię więzy, zupełnie niepotrzebne. Takie sygnały do dzieci płyną, mimo tego, że mamy religię w szkołach, że jeszcze zdecydowany procent społeczeństwa polskiego identyfikuje się z wiarą. Ale niestety tak to wygląda. Rozpowszechniają się mody właśnie na wschodnie różne kultury, nurty religijne, medytacyjne i tak dalej. No i oczywiście konsumpcjonizm i pornobiznes. My już trochę jesteśmy znieczuleni na pornografię, bo wydaje nam się, już tak opatrzyliśmy się, prawda? Ale chcę przypomnieć, że przed 89 rokiem no nie było tak, że z każdego kiosku czy w Empiku wszędzie gołe panienki się pojawiały. Już nie mówiąc o tym, co jest wewnątrz. Jeżeli ktoś miał jakiegoś Playboya i na rozkładówce był kawałek gołej pani, to był szok, prawda? A w tej chwili mamy do czynienia już nie z erotyką, tylko z takim wynaturzoną pornografią. I jeżeli, mówię, my jesteśmy dorośli, prawda, już inaczej jesteśmy sformatowani, ale proszę wejść w sytuację dziecka, które poznaje świat i ma już po prostu takie obrazki wpisane jako element tego świata zastanego, prawda, i przyswaja sobie już pewne treści, czyli od małego dziecka wypacza się w nim pojęcie na przykład kultury ciała, wartości ciała, pojęcie kobiecości, męskości, już podświadomie taki przekaz otrzymuje, co jest po prostu bardzo niebezpieczne, ale w zderzeniu z tym systemem edukacji, który mamy, a który być może będzie jeszcze gorszy, o czym powiem za chwilę, no to jeżeli to sobie uzmysłowimy, to sytuacja jest naprawdę groźna. Oczywiście nie dziwota, że coraz więcej dzieci sięga po różnego typu używki, bo niestety jak się badania statystyczne ogląda, no to coraz więcej dzieci narkotyki, alkohol i to coraz młodsze roczniki, ponieważ z jednej strony one uciekają w jakiś sposób przed tym światem, który tak naprawdę dla dziecka w tej chwili jest światem nieludzkim, a z drugiej strony jest to też wynikiem tego, że traci się tą naturalną relację po prostu między dzieckiem a rodzicami i rodziną. No i na pierwszym miejscu jest seks. Seksualizacja życia i zwłaszcza dzieci to jest coś, czego też właściwie na ogół się nie dostrzega tak na co dzień, prawda? Teraz ostatnio się głośno zrobiło z seksualizacją dzieci w kontekście standardów WHO, które mają być wprowadzone jako zmiana modelu edukacji, prawda, seksualnej.
A tymczasem seksualizacja to nie tylko to. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób się na przykład ubiera w tej chwili małe dziewczynki. Takie dwu- czy letnie, ona musi być sexy, prawda? Proszę zwrócić uwagę, robi się po prostu takie nimfetki. Już nie mówiąc o tym, że jest ileś mam, które są niezwykle dumne, że prowadzą swoje córki na castingi, na których są, na przykład tak wyglądają dziewczynki reklamujące bieliznę. No, ten wizerunek tej dziewczynki absolutnie jest niezgodny, powiedziałabym, z psychicznym, takim jej psychologicznym wyobrażeniem samej siebie, ponieważ tym dzieciom, małym dziewczynkom każe się wchodzić w skórę dorosłych kobiet kokietujących i oddziałujących seksualnie na mężczyzn. Także ten proces seksualizacji to, powiedziałabym, mamy dookoła siebie, po prostu widzimy, na co są narażone te nasze dzieci. I to też jest szalenie destrukcyjne. Już nie mówiąc o tym, że też coraz więcej się słyszy o prostytucji dziecięcej czy młodzieżowej, prawda? W odniesieniu do konsumpcjonizmu, bo jest presja taka, że musisz to mieć. Musisz mieć w takiej marki, musisz mieć w takim gatunku. Oczywiście wielu rodziców na to nie stać, więc dzieci sprzedają swoje ciało, prawda? Sprzedają usługi seksualne. Jest to rzecz, która niezwykle rujnuje psychikę młodego człowieka i niejednokrotnie jest tak, że bardzo trudno jest później wyjść z tej kolejny, a jeżeli się uda, to zawsze zostaje ogromne obciążenie psychiczne i zaburzenie widzenia siebie w określonej roli męskiej czy kobiecej. Także to są rzeczy bardzo groźne. To nie jest to, że o sobie pójdę na przykład, prawda, zarobię na dżinsy czy na, no, sprzedając tam za słupem kawałek swojego ciała. To jest rzecz, która niezwykle niszczy i jeszcze wbudowuje świadomość w dziecku taką, że dziecko jest, właściwie człowiek jest przedmiotem, który w każdym momencie może zostać użyty, sprzedany, wynajęty. Być może to też może być na przykład magazynem części zamiennych. W każdym razie chodzi mi o to, że to wszystko działa w taki sposób, że dzieci mają bardzo trudną przestrzeń do tego, żeby w prawidłowy sposób zbudować swoje poczucie męskości, kobiecości i żeby w naturalny sposób dojrzeć do określonych ról, które większość ludzi po prostu spełnia i do których chce dążyć, prawda? Mamy też co już do czynienia z oderwaniem od tradycji. Proszę sobie uzmysłowić tylko, że na przykład w telewizji, na tych najbardziej popularnych programach, nie wiem, czy ktoś z Państwa ostatnio widział jakiś zespół folklorystyczny, czy na przykład jakiś program z etnografii na temat w ogóle wartości narodu, na temat pewnych czynników, które decydowały o tym, czy kształtowały naszą kulturę, która jest taka, a nie inna. Nie ma czegoś takiego, jest zupełna pustynia. Więc dzieci też nie mają wbudowanych pewnych pojęć, a jeśli do tego jeszcze weźmiemy system edukacji, który mamy obecny, no to już sytuacja robi się nieciekawa. Za chwilę do tego systemu edukacji przejdę. Chciałam tylko zwrócić uwagę jeszcze odnośnie tej seksualizacji, że w tej chwili jest bardzo duży nacisk i różnego typu zabiegi, żeby ta seksualizacja weszła właściwie już od przedszkola. A mam tutaj na myśli ten dokument WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, na temat standardów edukacji seksualnej. Proszę zwrócić uwagę, jak od pewnego czasu nasza tak zwana nowa lewica, czyli ruch Palikota, część Platformy Obywatelskiej, Sojusz Lewicy, czyli tak zwani światowcy, ludzie nowocześni, którzy domagają się życia w nowoczesnym świecie. Proszę zwrócić uwagę na to, co oni mówią. Domagają się tak, wycofania religii ze szkół, ponieważ religia obciąża budżet, ale w to miejsce wprowadzenie etyki i zmiany systemu wychowania seksualnego, czyli domagają się zlikwidacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, a wprowadzenia edukacji seksualnej. To są dwie różne rzeczy, bo tak jak tutaj Państwo mają na tym schemacie, przyjęte są według Amerykańskiej Akademii Pediatrii trzy modele edukacji seksualnej, to jest typ A, B i C. W Polsce jest realizowany typ A, który zakłada wychowanie do miłości, do odpowiedzialności, do czystości i jest najbardziej zbieżny z cyklem takim psychologicznym rozwoju dziecka. W każdym razie jest to wychowanie, seks jest pokazany jako wartość w połączeniu z miłością i to wychowuje właśnie do odpowiedzialności.
Natomiast typ B, który właśnie ma być wprowadzony, to jest, co się mówi, że to jest tak zwana biologiczna edukacja seksualna, ale to się sprowadza do tego, że dziecko od najmłodszych lat, czyli już przed 4 rokiem życia, ma być ukierunkowane na swoje ciało, czyli to się mówi, że ono ma poznać swoje ciało, no bo walczymy ze stereotypami, z pruderią, więc dziecko musi poznać na przykład, w jaki sposób ciało może mu sprawiać przyjemność. No i jest taki problem, że już przed 4 rokiem życia trzeba dzieci uczyć masturbacji. Oprócz tego wprowadza się dzieciom takie pojęcia, jak na przykład, oczywiście rodzina to nie jest ojciec, matka, dzieci, tylko różne luźne związki. Nie pada tam w tym, można sobie do tego dokumentu dotrzeć, on jest ogólnie dostępny na stronach internetowych, to są tak zwane matryce WHO odnośnie edukacji seksualnej i można sobie wyczytać wszystkie kurioza z tym związane. Na przykład tam jest taki paragraf, że dziecko 12-letnie ma już wziąć odpowiedzialność za życie seksualne obecnie lub w przyszłości. Ma być bardzo dobrze zorientowany, jeśli chodzi o cały wachlarz środków antykoncepcyjnych. Ma wiedzieć, w jaki sposób te środki ma zdobyć. No i oczywiście jest tam cały czas wychowanie, takie wychowanie w cudzysłowie oczywiście, sterujące dziecko w kierunku homoseksualizmu i jest dokładny instruktaż, w jaki sposób tam z tymi dziećmi pracować, żeby na przykład w 15 roku życia mogło dokonać tak zwanego coming outu, czyli oznajmić rodzicom, że jestem gejem, jestem lesbijką. Oczywiście w rozwoju młodego człowieka, to też ktoś, kto się powiedzmy interesuje dziećmi, czy psychologią rozwojową, czy zdarza się tak, że przez pewien moment jest taki rodzaj jakby autoerotyzmu. To jest faza naturalna, przejściowa. Jeżeli tej fazy się nie zaburza, jeżeli są normalni ludzie wokół tego dziecka, to dziecko się rozwinie i będzie heteroseksualne. Natomiast jeżeli w tym momencie wokół tego dziecka pojawią się osoby homoseksualne, to w bardzo prosty sposób przesterują to dziecko na swoją orientację. I też proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedno w tym dokumencie, że tam jest homoseksualizm oczywiście jako uprzywilejowany model orientacji seksualnej i na przykład nie ma tam mowy o tym, jeżeli już mówimy o rozwoju seksualnym człowieka, że na przykład jeżeli jest wahnięcie homoseksualne, żeby na przykład pracować w kierunku skierowania tego, w kierunku skierowania, no świetnie, w kierunku heteroseksualizmu, tego nie ma, tylko jest po prostu homoseksualizm. Jest to rzecz, powiem szokująca, a najlepsze jest to, że w wieku powyżej 15 roku życia jest instruktaż odtworzenie błony dziewiczej. Więc to jest coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Więc proszę zwrócić uwagę, jakie treści do dzieci płyną i to do dzieci, które, bo przecież Państwo wiedzą, że człowiek poza okresem takim bardzo wczesno niemowlęcym, kiedy jest tak zwany pik hormonalny, później młody człowiek jest, to jest tak zwany okres latencji, czyli hormony są całkowicie nieaktywne, to się mówi właśnie o tej czystości, niewinności dziecięcej. Dopiero jak dzieci wchodzą w wiek dojrzewania, to jest naturalne, że układ hormonalny zaczyna pracować i wtedy po prostu też w sposób naturalny dzieci w inny sposób interesują się sferą seksualną, bo jest to zupełnie naturalny etap rozwoju. Natomiast ta, proszę zwrócić uwagę, jak ma wyglądać ta edukacja seksualna dla najmłodszych. Te tak zwane zabawki to są ilustracje z tak już słynnych kuferków bazylejskich. To były kuferki, które dostawały dzieci w przedszkolach w Szwajcarii, ale zrobiła się wielka afera, że się takie części anatomiczne dzieciom daje do zabawy i z tych kuferków się wycofano. Ale u nas się nie sądzę, żeby powiedzmy te działania się przystopowały, bo od pewnego czasu na przykład w różnych miastach są takie akcje, tak zwana żywa biblioteka, gdzie można sobie wynająć żywą książkę pod tytułem geja czy lesbijki. No nie wiem, co na przykład małe dzieci, czego się mogą dowiedzieć od osoby tak zorientowanej. Już nie mówiąc o tym, że takie książki, ta Wielka Księga Siusiaków, Wielka Księga Cibek, które mam tutaj, kto z Państwa będzie zainteresowany, może sobie przejrzeć. To są książki wydawane przez pana Jacka Santorskiego, bardzo znanego psychologa, doradcę pana prezydenta Komorskiego, który założył sobie też wydawnictwo Czarna Owca, w którym wydaje tego typu literaturę. Ja w swoim wyposażeniu, powiem, mam tylko dwie takie książki, więcej nie zamierzam kupować, ale po prostu, żeby pokazać Państwu, na przykład jakiego typu literatura instruktażowa jest
dopuszczona dla dzieci, zanim wejdą w wiek dojrzewania. Tam są rzeczy szokujące, bo tam jest cały czas właśnie pokazywane metody masturbacji. Są rzeczy takie, na przykład kobieta ukrzyżowana, naga. I to są, powiem, no oczywiście jest taka uwaga, że książka zawiera treści szokujące. To tak pan Santorski się rozgrzeszył, że ostrzega przed tym. No niemniej jednak jest to wysoce niestosowna lektura, tak myślę. No i teraz można zadać pytanie, co z tym wszystkim zrobić? No przede wszystkim trzeba tak, no wychowywać swoje dzieci. Rozmawiać z nimi, nie tracić kontaktu, być na bieżąco, nie gorszyć się, nie dziwić, starać się po prostu jak najwięcej mieć, po prostu mieć rękę na pulsie. Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeszcze w tej chwili można wykorzystywać te no, nasze prawa konstytucyjne, prawda? Jeszcze mamy zapisane, że rodzice mogą się, powiedzmy, mogą mieć wpływ na wychowanie swoich dzieci. W związku z tym trzeba się jednoczyć. Rady rodziców powinny być bardzo takie zintegrowane. Śledzić podręczniki, bo różne treści niepowołane, mam na myśli genderowe, o których zaraz będę mówiła, przesączają się już w podręcznikach szkolnych dla małych dzieci. Na przykład jest pokazana rodzina i są dwie mamusie w kuchni, prawda? To jest rodzina. Więc cały czas po prostu to się drąży, mimo że oficjalnie się mówi, że się nic w tym kierunku nie robi. Też Państwo słyszeli w tym roku tą aferę tak zwaną z przedszkolami równościowymi, prawda? Nagle nic tego nizowego, jak grzyby po deszczu, wyrosło nam 86 przedszkoli równościowych i w Rybniku się ludzie zdenerwowali, ponieważ dzieci przyszły z przedszkola i opowiadały, jak to panie chłopców przebierają za dziewczynki. Zrobiła się afera, rodzice sobie po prostu powiedzieli, że sobie nie życzą takiego programu. No, skąd te przedszkola się pojawiły? Okazało się, że pieniądze były unijne, ale przeszły przez ministerstwo pani Wieńkowskiej. Na to było prawie 1,5 miliona złotych na napisanie programu równościowego i na założenie tych przedszkoli, bo to program pisały feministki z Feminateki i one tam pracują, współpracują z jedną z fundacji, te przedszkola zakładają. Oczywiście twierdzą, że to nic się nie dzieje, bo chodzi o to, że trzeba walczyć ze stereotypami, ponieważ to jest teraz taka potrzeba chwili. Z czym to jest związane? To wszystko jest związane z tym, ja mówię, no trochę tak pokrótce, prawda, bo tylko markuję pewne zagadnienia, żeby pokazać całe to niebezpieczeństwo, z którym mamy do czynienia, bo na przykład rząd nas zapewnia, że jest wszystko w porządku, pan premier się śmieje, że jak ktoś mówi o gender, to chyba jakiś kabaret, pani minister od spraw równości też uważa, że jest wszystko w porządku, tylko znów Kościół coś wymyślił, no bo Kościół to się zawsze musi do czegoś przyczepić, a już najlepiej, no wiadomo, że Kościół to się zawsze seksu czepia, prawda? Więc to tylko pewna grupa ludzi już daje do myślenia jakie, prawda? Coś, czegoś chce, a tymczasem świat idzie naprzód, my też musimy z postępem, no i musi być równość między kobietą i mężczyzną. Oczywiście, że musi być, ale w jakim sensie? No musi być równość, bo i kobiety, i mężczyźni powinni mieć takie same prawa obywatelskie, prawda? Prawa do edukacji, prawa do takiego samego wynagrodzenia za świadczoną taką samą pracę. W tym sensie oczywiście jak najbardziej. I na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia. Natomiast jeżeli ktoś mówi o równości w takim klimacie, że to ma być zrównanie mężczyzny i kobiety, to już rzecz zaczyna się robić bardzo niebezpieczna. Dlaczego? No może wytłumaczę na takim przykładzie. Ja mam powiedzmy 1,55 m wzrostu. I weźmiemy człowieka, który będzie miał 1,82 m. I teraz proszę powiedzieć mi, jakie mogą być dla nas równe spodnie. Jak te spodnie, czy w ogóle da się równe spodnie dla nas zrobić? A jeżeli tak, to jakie te spodnie, jak mają wyglądać równe spodnie dla mnie i dla mężczyzny, który ma 1,82 m? Da się, czy się nie da? No musieliby nas zrównać gilotyną przede wszystkim, żebyśmy przynajmniej mieli równy wzrost, a poza tym no nie da się, prawda, bo nawet jeżeli się zrówna, no to ja mam też powiedzmy inny kształt ciała niż mężczyzna. A jakie byłyby równe spodnie? No równe spodnie byłyby takie, które by idealnie pasowały i na tego pana, i na mnie. Takie byłyby te spodnie równe, czyli takie, które tak musiałyby być skrojone, żeby uwzględniły różnice w budowie anatomicznej moją, prawda, gdzie niewątpliwie mam
zarysowaną w sposób kobiecy i musiałyby uwzględnić figurę tego pana, który ma, na przykład jest smukły i ma 1,82 m, albo na przykład jest mniej smukły i też ma 1,82 m. No tylko takie spodnie mogłyby być równe. No więc o to tutaj chodzi. Ta równość w rozumieniu tego feminizmu dzisiejszego wojującego jest rozumiana w taki sposób, że my mamy być równe z mężczyznami w taki sposób, że mamy być pozbawione atrybutów czy w ogóle kobiecości, a mężczyźni męskości. Musimy być takimi odartymi kadłubkami i wtedy będziemy równi. Ja zawsze mówię, że najbardziej zrównano ludzi w czasie rewolucji francuskiej właśnie za pomocą gilotyny, wtedy byli wszyscy równi. Ale mamy do czynienia z tą gender revolution. Skąd to się w ogóle wzięło? Ta rewolucja genderowa to jest w ogóle ciekawy wątek, bo najbliżej w przeszłości można to zakorzenić w 1968 roku, kiedy w Ameryce wybuchła rewolucja miłości. Ta rewolucja miłości wybuchła z tego powodu, że no dobrze, wybucha ta rewolucja miłości, to jest tak, hipisi, dzieci kwiatów. Wtedy weszła do użycia pigułka antykoncepcyjna, która wyzwoliła człowieka z seksualności, po prostu z obawy o życie seksualne, więc na przykład mąż, który zdradzał żonę, poczuł się komfortowo, bo już nie groziło, prawda, poczęciem dziecka z nieprawego łoża. No żona, która na przykład chciała zdradzać męża, też poczuła się bardzo dobrze, bo też nie było konsekwencji i ludziom się wydawało, że to jest wielkie dobrodziejstwo. Jedyną osobą, która przestrzegała przed pigułką, był papież Paweł VI, który napisał, zapomniałam tą encyklikę, Humane Vitae, tak właśnie wyleciało mi z głowy. I w tej encyklice Humane Vitae tłumaczył, dlaczego chrześcijanin, katolik nie powinien tej metody stosować. Oczywiście na początku to było tylko przewidziane dla par małżeńskich, prawda? Bo Państwo, nie wiem czy pamiętają czy nie, ale jeszcze 30 lat temu takie luźne związki w ogóle nie wchodziły w grę, były bardzo źle widziane przez społeczeństwo. Ludzie na przykład, którzy żyli bez ślubu, to się z tym faktem ukrywali, dlatego że spotykał ich ostracyzm, więc i też nie było takiej powiedziane swobody życia seksualnego, jak jest w tej chwili. No i właśnie papież przestrzegał, że ta pigułka przede wszystkim zaszkodzi kobietom z tego względu, że kobiety uprzedmiotowi. I miał rację, jak widać po latach stosowania antykoncepcji, dokładnie to miał. Po prostu to, on to przewidział, bo był mądrym człowiekiem i przede wszystkim widział człowieka według koncepcji antropologii chrześcijańskiej, prawda? Czyli i też widział odrębność kobiety, odrębność mężczyzny. I widział, na czym w ogóle polega wartość człowieka, bo antropologia chrześcijańska, no to mówię, to jest bardzo prosta, prawda, wynika z Księgi Rodzaju, gdzie jest napisane, że Bóg stworzył człowieka jako na obraz i podobieństwo swoje i stworzył go jako mężczyznę i kobietę, ale jako dwa byty komplementarne. Czyli mamy się uzupełniać, bo jesteśmy różni. Dopiero jeżeli jesteśmy razem, to stanowimy jedno. I na tym polega cała po prostu ta filozofia. Natomiast pigułka antykoncepcyjna, no niestety też rozrywa pewne rzeczy. Mówię, to dziś trudno tutaj o tym wszystkim mówić, ale w każdym razie robi z kobiety po prostu przedmiot mniej lub bardziej luksusowy, taki powiedziałabym rozrywkowy, bo zależy jak się na to popatrzy. W każdym razie kobieta ma być łatwo dostępna, bez konsekwencji i jak się znudzi, to można się jej pozbyć, prawda? Bo nie ma żadnych zobowiązań. I to ta pigułka spowodowała. I ta cała, oczywiście też wtedy była wojna w Wietnamie, wykorzystano pewne nastroje społeczne i bardzo łatwo było. I też trzeba pamiętać, że uniwersytety amerykańskie w latach 60. były już skażone neomarksizmem. I ta cała atmosfera się przelała do Europy i we Francji wybuchły strajki na Sorbonie, prawda? I na tej Sorbonie się mówiło, że studenci przeciwko establishmentowi się buntują, czyli przeciwko własnym rodzicom. No można by zadać pytanie, dlaczego tak przeciwko tym rodzicom, przecież rodzice ich utrzymują. A chodziło o to, że jak Państwo wiedzą, w XVIII wieku była rewolucja burżuazyjna, która skutkiem czego mieliśmy pierwsze laickie państwo w Europie, bo Francja po rewolucji była całkowicie laicka. Powiedziałabym, kościół został odsunięty, zniszczony. Szkolnictwo, które w całej Europie do XVIII wieku było w gestii kościoła, we Francji po raz pierwszy zbudowano sieć szkolnictwa świeckiego i tak dalej, i tak dalej. I te
Też Państwo pamiętają, że po tej rewolucji w XVIII wieku, później Napoleon maszerował przez Europę, te wszystkie idee poroznosił. Później mieliśmy wiek XIX, różne tak zwane walki narodowo-wyzwoleńcze. Też jak się popatrzy na przykład zjednoczenie Włoch, co tam się stało, prawda, że niekoniecznie chodziło o zjednoczenie Włoch, a przede wszystkim chodziło o utrącenie potęgi państwa kościelnego i faktycznie zredukowano państwo kościelne tylko do obszaru Watykanu. Ale też istotne było to, że w 1917 wybuchła rewolucja październikowa w Rosji. Dlaczego w Rosji? Dlatego, że już na zachodzie Europy było jedno duże państwo laickie, a Francja, to się mówi, że była pierwszą córą kościoła, a trzeba było zniszczyć drugi ośrodek chrześcijański, jakim była Rosja, bo tam było bardzo mocne prawosławie. I teraz, ponieważ w latach 30. nie udało się na przykład jeszcze Hiszpanii przestroić na komunizm, nie udało się rewolucja komunistyczna w Niemczech, no to w tym 68. uderzono w establishment, czyli warstwę burżuazyjną, mieszczańską, bo warstwa mieszczańska zawsze jest najbardziej przywiązana do tradycji konserwatywnych. I to było takie drugie uderzenie, żeby już całkowicie zlaicyzować tę Francję. No i w tym 68. się splotły po prostu kilka wątków różnych rewolucji, które rozwijały się w różnym czasie, z różną dynamiką. Jedne sięgają korzeniami jeszcze reformacji, bo to jest też punkt taki, powiedziałabym, bardzo kluczowy. No i tam znalazły się między innymi tak, druga fala feminizmu, bo pierwsza fala feminizmu to jest końcówka XIX wieku, właśnie od połowy XIX wieku to są te wszystkie sufrażystki, emancypantki, które walczyły właśnie o prawa obywatelskie. Ale w tym 68 pojawiła się druga fala, ponieważ feministki stwierdziły, że tak, owszem, one wywalczone zostały pewne te prawa, ale tak naprawdę to sprawa kobiet nie została załatwiona, bo przede wszystkim trzeba było jeszcze na jakiejś bazie filozoficznej czy humanistycznej uzasadnić dalszą walkę kobiet o tak zwane prawa i o prawa równe z mężczyznami. I w tym też splocie znalazł się bardzo mocny wątek homoseksualny, dlatego że te feministki wynosiły hasła walki z wszelkimi nierównościami, prawda? No to jak z nierówności, to też wszelkie mniejszości musiały to być podciągnięte do rangi równości. No i dzięki temu nobilitowano homoseksualizm, który jeszcze do lat 60., do końca 68. roku w polskim na przykład kodeksie karnym był karany sądownie, to było przestępstwo. W krajach zachodnich już miało w latach 60. rangę zaburzenia psychicznego, a w 73. roku Amerykańska Akademia Psychiatryczna stwierdziła, że to w ogóle nie jest zaburzenie, tylko norma. No więc właśnie mówię, to są te korzenie tego gender. Czyli te wszystkie takie wątki, bo to jest istotne, żeby zrozumieć, dlaczego cały czas mamy do czynienia z tym dyktatem homoseksualnym w tej chwili i z tym feminizmem. Gender to się tłumaczy, że to jest płeć kulturowa albo płeć społeczno-kulturowa, czyli z grubsza biorąc to jest nieważne to, kim jesteśmy biologicznie, tylko ważne jest to, jakie pełnimy role społeczne albo kulturowe. I wcale nie jest powiedziane, że ja, która mam chromosomy kobiece, że może społecznie czy kulturowo jestem kobietą, bo mogę być mężczyzną, prawda? I mogę sobie na każdym etapie życia na przykład zmienić płeć, albo sobie metrykę zmienię, albo coś tam jeszcze. Po prostu w sposób dowolny mogę sobie to zmienić. Dlaczego wybrano ten termin gender? Gender jeszcze do 1955 roku to znaczył rodzaj gramatyczny, rodzaj męski, żeński, nijaki, prawda? W odróżnieniu od słowa seks, czyli płeć biologiczna. I właśnie, ponieważ w niektórych językach jest tak, że jak się odmienia coś, to czasami jest, że w liczbie pojedynczej według, powiedzmy, rodzaju męskiego, a w liczbie mnogiej na przykład będzie jakiś inny rodzaj. Są takie przypadki. I z tego względu właśnie ten termin gender wykorzystano do określenia tej, bo to miało zaakcentować tą płynność przechodzenia między tymi rodzajami gramatycznymi, czyli tak samo mogę płynnie przechodzić, pełniąc tę rolę społeczną. To też mówię, bo to nie zawsze się wie, skąd się to wzięło. I teraz to gender, niestety, tak jak mówiłam, to jest całkowita sprzeczność, jeśli chodzi o wizję tego człowieka w antropologii chrześcijańskiej, bo w antropologii chrześcijańskiej jest bardzo mocno dookreślona mężczyzna i kobieta,
a tutaj nie, bo tutaj mają być takie po prostu płynne przejścia. Także ani takie, ani śmakie. No i oczywiście to zaprzecza temu porządkowi, że jest takiemu binarnemu, dwoistemu, prawda, że jest męskość i kobiecość. No porządek binarny jest wszędzie, bo nawet jak no, weźmy elektronikę, też mamy układ zero-jedynkowy, no nawet wtyczkę, wtyk tak zwany się kupuje, to się pan pyta, czy pani chce żeński, czy męski wtyk, prawda? Więc całe wszędzie mamy podziały takie dwoiste, a tu nagle stwierdzono, że w przypadku człowieka to nie, bo człowiek to się będzie taką strukturą płynną. No i oczywiście przede wszystkim chodzi o to, żeby zniszczyć tożsamość seksualną. Zniszczenie tożsamości seksualnej człowieka dorosłego nie jest takie proste. Natomiast zniszczenie tożsamości seksualnej dziecka może się okazać bardzo proste, jeżeli właśnie popatrzymy na to, co się dzieje. Zaraz przejdę do systemu edukacji, tylko tu chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oczywiście to jest właśnie promocja wszelkich tych odmienności, redukcja człowieka i można zadać pytanie, czy to nie jest koniec cywilizacji chrześcijańskiej. Ja tu zadaję pytanie, ale przypuszczam, że jeżeli się tego w tej chwili nie zastopuje, to będzie to koniec cywilizacji chrześcijańskiej, ponieważ jest to, można powiedzieć, kolejna dogrywka rewolucji marksistowskiej, w tej chwili już neomarksistowskiej, czyli tego, co cały czas zwalcza chrześcijaństwo. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że już, proszę zwrócić uwagę, mamy odebrane wszelkie dobra, które na przykład dają człowiekowi wolność, niezależność. No bo co daje wolność, niezależność? Poza kiedy ja mam wolne myślenie? No jak nie muszę się denerwować i biegać na 10 etatach, żeby zapłacić rachunek, prawda, kupić buty dziecku, bo ja nie mówię o luksusach. Proszę zwrócić uwagę, wokół czego my się krzątamy i co zaprząta nasze głowy. Natomiast gdybyśmy mieli bazę ekonomiczną taką, że spokojnie żyjemy, nie mówię jeszcze raz o luksusach, ale mamy zapewnione ten byt podstawowy, to wtedy człowiek może uwolnić swoją myśl w innym kierunku. I to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli ktoś jest osobą myślącą, to taką osobą nie da się dyrygować, rządzić, ani wtłaczać w różnego typu foremki, które sobie ktoś wymyśli. A trzeba jeszcze sobie zdawać sprawę z tego, że żyjemy w świecie tak zwanym postmodernistycznym, prawda? Trudno jest zdefiniować postmodernizm, bo to jest jeszcze coś, co się cały czas toczy, ale można powiedzieć na pewno, że jest to taka filozofia i taki kierunek, który przede wszystkim ma za zadanie destrukcję i dekompozycję wszystkiego. To chciałam tylko przypomnieć, że zaczęło się wszystko na poziomie języka od zabaw Noama Chomskiego, prawda? To się od tego zaczęło i przeszło później, przeniknęło wszystkie poziomy, można powiedzieć, życia. I ten postmodernizm, właśnie stąd mamy ten relatywizm, bo zmienia się zakresy znaczeniowe, wyrazów, pojęć, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Okazuje się, że w tej chwili to znaczy zupełnie coś innego. Poza tym właśnie mamy wszystko, jest tak, ale, czyli rozmywa się wszelkie granice, wszystko się staje taką płynną papką. To jest to, o czym pisze Bauman, który jest teraz ostatnio taką maskotką naszych rządzących, prawda, wozi się profesora Baumana przeważnie do młodzieży, na przykład na takich kierunkach jak prawo i pokazuje się go jako maskotkę i też twórcę tego postmodernizmu. I ten Bauman wyraźnie pisze, proszę sobie przekartkować te jego prace, że społeczeństwo, wszystko ma być płynne, wszystko płynie i my mamy być takimi nomadami. Będziemy też się tak przemieszczać płynnie w te i we w te, czyli jeżeli mamy się przemieszczać płynnie w te i we w te, to nie możemy być w niczym zakorzenieni. Nie możemy być zakorzenieni we własnej kulturze, nie możemy być zakorzenieni w rodzinie i nie możemy być zakorzenieni nawet we własnej tożsamości, bo człowieka trzeba mu wszystko odebrać i zabrać mu tożsamość, żeby można było go sobie tak przeganiać. I ten schemat wyraźnie pokazuje, do czego zmierzamy. Proszę zwrócić uwagę, jaką mamy kulturę masową. No wątki chociażby filmów, tych najbardziej popularnych, które się sądzą z telewizorów, tych tasiemców. Co tam mamy? No mamy tak, różnego typu rodziny, takie na przykład też, że przychodzi tata i mówi do żony, mamy
problem, kochanie, bo zakochałem się w jakimś tam mężczyźnie, prawda? No bo to oczywiście żona rozumie, no bo jak się zakochał, no miłość, no wszyscy musimy być szczęśliwi i mamy się kochać, prawda? No to jak mąż tak się zakochał, no to co robi dobra żona? No oczywiście pozwala odejść temu mężowi, no niech on będzie szczęśliwy z tym swoim kochankiem, prawda? No ale jest problem dziecka. Mały chłopiec, no jak ten chłopiec to przyjmuje? No na początku cierpi, jest wytykany, ale za chwilę okazuje się, że ten jego tata to jest w ogóle Superman, a ten jego kochanek to już jest w ogóle takie objawienie, to są naukowcy, to są ludzie, którym się świetnie powodzi, mieszkają w eleganckich domach, prawda? No i nagle okazuje się, że ten chłopiec chodzi do taty i tego jego kochanka, czy potem już nawet męża, bo prawdopodobnie gdzieś tam wyjechać, żeby zalegalizować ten zły związek i dziecko no stwierdzi, że to świetnie jest, w ogóle, że to tak wcale nie jest źle, no tu ma mamę, tu chodzi sobie do tatusiu, więc proszę zwrócić uwagę, jaki sygnał w klanie, prawda? Już pojawił się problem zmiany płci. Ledwie nagłośniono tą ustawę, projekt ustawy, który wpłynął do parlamentu na temat uzgodnienia płci, który ma gwarantować każdemu, kto skończy lat 16, chirurgiczną zmianę płci. Prawda, dzisiaj w naszym dzienniku jest bardzo dobre omówienie tego projektu. Ja nie zdążyłam się wczytać, ale odsyłam do lektury, bo jest bardzo ciekawe i tłumaczy te wszystkie zabiegi. No oczywiście to jest w imię miłości bliźniego, prawda, bo jak ktoś ma zaburzenie z tożsamością swoją płciową, no to trzeba mu pomóc. Ja pracowałam prawie 20 lat w Akademii Medycznej, zajmowałam się informacją naukową w dziedzinie ginekologia, położnictwo, endokrynologia, ginekologiczna i noworodkarstwo i sobie nie przypominam, żeby na przykład jak był człowiek z zaburzeniem hermafrodytyzmu, żeby to był człowiek pozbawiony pomocy, tylko zawsze był dokładnie badany, w którym kierunku tego człowieka przeorientować, ale to było badanie psychologiczne, hormonalne i też nie było, nie w każdym przypadku była ingerencja chirurgiczna, bo to wcale tak nie jest, jak mówią, że to można sobie chirurgicznie się przestroić. Po pierwsze, no proszę sobie wyobrazić, wypreparować mężczyźnie, że tak powiem, otwór jakikolwiek, na przykład w strukturach takich twardych, no nie jest to wcale takie proste. To jest okupione ogromnym cierpieniem, niepowodzeniem. Już nie mówiąc o tym, że wszystkie badania naukowe wskazują, że ludzie, którzy sobie zmieniają chirurgicznie płeć, bo za tym musi być jeszcze tak terapia hormonalna, żyją znacznie krócej i cierpią. Niedawno był taki przypadek chyba w Belgii człowieka niespełna 40-letniego, który sobie zmienił płeć i nie mógł się znieść, chirurgicznie sobie zmienił płeć i nie mógł się zaakceptować i poddał się eutanazji. Chciałam, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zabawa z płcią to nie jest rozwiązywanie krzyżówki. To jest, my w ogóle o człowieku jeszcze niewiele wiemy. Ludziom się wydaje, naukowcom, że w ogóle genom człowieka jest rozpoznany, a tak naprawdę to 2% tego genomu jest rozszyfrowane dopiero, zaledwie 2%. Więc o czym tu mówić? A w tej chwili mamy taką sytuację, że się coraz bardziej robi coraz więcej eksperymentów właśnie genetycznych. To jest poza wszelką kontrolą, to nie, już nie mówię, żeby było obwarowane moralnie, prawda? Ale nie ma nawet regulacji prawnych. Proszę zwrócić uwagę, co się w Polsce dzieje z in vitro. Ja tu nie chcę w ogóle wchodzić w żaden spór emocjonalny ani światopoglądowy. Istotne jest dla mnie to, że nie ma regulacji prawnej, in vitro się wykonuje od końca lat 80. i niestety widać w tej chwili, że jest to ogromne pole do nadużyć i to się otwiera puszkę Pandory, bo za chwilę będzie przyzwolenie do różnego typu manipulacji genetycznych i do konstruowania lepszego człowieka. Czyli mamy eugenikę w tym niestety też, zresztą aborcję eugeniczną mamy w Polsce, prawda? To też Państwo wiedzą. No to tak mówię tutaj o tej kulturze. Chciałam się skoncentrować jeszcze na edukacji, bo to jest bardzo ważne. Mamy szkoły w reformie od 89 roku. Od Buzka jesteśmy obdarzeni chyba plagami wielkimi, bo te wszystkie reformy to są plagi, które na nas spadły. Powiem tak, reformę edukacji przygotowywał dla nas Bank Światowy i teraz, jeżeli to wiemy, to nie będzie nas dziwić, dlaczego edukację mamy taką, a nie inną. Nie chcę mówić o strukturze, bo mamy czasu mało, ale chciałam zwrócić uwagę Państwa na program. Edukację mamy taką, że właściwie nie ma możliwości nauczenia myślenia logicznego, nie ma możliwości nauczenia takiej operacji, żeby zrobić szybko analizę i syntezę. Tego nie ma. Rozmawiam z nauczycielami na różnych poziomach edukacji i wyraźnie o tym mówią, że z tym jest duży problem.
Dlaczego tak jest? Dlatego, że matematyka jest okrojona. Przez pewien czas nie było analizy matematycznej na całym etapie edukacji średniej. Dopiero jak profesorowie na uczelniach wyższych zaczęli po prostu mówić, że młodzież nie jest w stanie podejmować studiów na kierunkach ścisłych, bo ma taką lukę materiałową, to analizę wrócono też nie w pełnym zakresie, ale w jakiej części tak. Analiza matematyczna jest potrzebna każdemu człowiekowi. Każdemu, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, czy humanistyczne, czy ścisłe, bo to jest właśnie, to nie chodzi o to, żeby ktoś wzór pamiętał, czy wypracował później, chociaż powinien, prawda, teoretycznie, ale chodzi o to, że to ćwiczy myślenie. Cały czas redukuje się przedmioty ścisłe, bo jak się, proszę spojrzeć, że co roku coś ubywa tym dzieciom, a to, co zrobiono z nauką historii, no to jest temat znany, prawda, bo były strajki. Ale to, co zrobiono z nauką języka polskiego, o czym nikt nie mówi, to jest w ogóle zbrodnia na narodzie. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili młodzież nie czyta, nie ma w ogóle w programie kanonu lektur tak zwanej tej klasyki. Nie ma historii literatury, nie ma historii filozofii, w ogóle nie uczy się komplementarnie tych rzeczy. To są jakieś takie powyrywane, jest Bogu rodzica, potem jest na przykład koło tego Gombrowicz, a nie ma tego, co kształtuje w człowieku poczucie tożsamości narodowej i tożsamości kulturowej. Jak się do młodego człowieka mówi, o teraz jest film o Kuklińskim i proszę w aspekcie Kuklińskiego przedyskutować problem walenrodyzmu. Nikt nie przedyskutuje, bo dzieci nie wiedzą, kto to był Konrad Walenrod i w ogóle o co tutaj chodzi. Nie ma Mickiewicza, nie ma Sienkiewicza, nie ma absolutnie Żeromskiego, nie ma Dąbrowskiej, nie ma nic. Czyli nie ma tego, co kształtuje młodego człowieka, co go zakorzenia w swojej kulturze. Chciałam przypomnieć, że papież Jan Paweł II o czym mówił? Że w jaki sposób człowiek się rozwija, co człowieka buduje? Buduje go własna kultura, język, prawda? Nauka, oczywiście wiara, bo to wszystko jest związane. I cały czas podkreślał, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do własnej kultury. W 1980 roku, kiedy upominał się o to na forum ONZ-u, został wyśmiany, wygwizdany i w ogóle była wielka afera. I wtedy się zastanawiałam, o co chodzi? Przecież dla mnie to było tak oczywiste, przecież kultura to jest coś, no, chleb powszedni. A okazuje się, że tak. Tylko, że my wtedy jeszcze byliśmy w głębokim uśpieniu, powiedziałabym, te tendencje genderowe do nas nie doszły, a w świecie to się już toczy od lat 50. To jest cały, powiedziałabym, proces rozpisany idealnie na rolę, krok po kroku. I z tego względu papież właśnie został zakrzyczany, został tak potraktowany. Ten brak historii literatury to jest jeszcze, ma jeszcze jeden wymiar. Wspomniałam o tym programie edukacji seksualnej, który ma tak naprawdę odebrać młodzieży tożsamość seksualną, ma skoncentrować dzieci tylko i wyłącznie na takim hedonizmie, czyli na szybkim rozładowaniu napięcia seksualnego, albo w zabawie z własnym ciałem, albo w zabawie z kimś, kto jest pod ręką, z byle kim. Może to być chłopiec, może być dziewczynka, bo taki jest wydźwięk tego. A jeśli weźmiemy kanon, tą historię naszej literatury, to te postacie tam są bardzo dookreślone. Biologicznie, seksualnie, moralnie. I ja zawsze mówię Jagnę Borynową, proszę sobie przypomnieć. Jaka to jest postać? To jest baba z krwi i kości, to jest demon seksu, prawda? Który wodzi za nos całą wieś, robi co chce z tymi panami. Ale do czasu. I wszyscy znoszą ją do pewnego momentu. Przekracza granicę, zostaje wywieziona. I proszę zwrócić uwagę, w każdej z tych pozycji są różnego typu problemy zakreślone, ale też problematyka moralna. Czyli dziecko czytając i omawiając lekturę na lekcji, siłą rzeczy uczy się tego, po prostu czego myśmy się uczyli, nie ucząc się, prawda? Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że się uczymy, przyswaliśmy sobie pewnego typu rzeczy oczywiste i tak samo relacje międzyludzkie. To uczyło tolerancji, bo pokazywało różnorodność typów ludzkich, prawda? Pokazywało różne typy psychologiczne. Analiza tych lektur tak samo tłumaczyła człowieka, prawda, jak się może zachowywać w poszczególnych sytuacjach, gdzie przekracza te normy moralne, ale na przykład czy można to usprawiedliwić, czy nie można tego usprawiedliwić. I wszystko tam było bardzo mocno zakreślone. No i z tego względu każda z pań minister edukacji, oczywiście w trosce o dzieci, prawda, żeby się nie przemęczały, no bo to wielotomówka, no kto to będzie czytał? A w ogóle język już taki archaiczny, no nikt tego nie rozumie, więc najlepiej wykreślić, no po co dzieci męczyć. Ale oczywiście
oczywiście w zamian z tego, co pani minister proponują na wielotomówkę pod tytułem Harry Potter. Nie czepiałabym się tego Harry'ego Pottera, gdyby dzieci miały, powiedziałabym, taką konstrukcję kulturową wbudowaną w swoje mózgi. To ten Harry Potter by nikomu nie zaszkodził, bo by przeczytały, potrafiły się odnieść do tego. Natomiast jeżeli tej konstrukcji nie ma, to nasączają się tam tymi pewnymi treściami, po prostu jak gąbka to wszystko wsysają i wtedy jest to szkodliwe. To tyle o edukacji. Oczywiście istotny jest system prawny, bo te wszystkie zawirowania i cała ta struktura genderowa idzie, to się mówi, że to jest pierwsza rewolucja, która idzie od góry, bo idzie po prostu przez różnego typu instytucje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Narodów Zjednoczonych, prawodawstwo Unii Europejskiej, które wprowadza pewne rozwiązania konkretne, które na początku są sprzeczne na przykład z prawodawstwem danego kraju, ale jeżeli się je wprowadzi, to trzeba system prawny danego kraju zmienić, dostosować do tego, co jest wprowadzone. I to po prostu też przenika poza naszą świadomością. Niestety. I jest jeszcze w ogóle system prawny. To jest w ogóle bardzo ciekawy problem, bo przecież też jeżeli wejdą te wszystkie obłąkańcze, powiedziałabym, ustawy, chociażby o zmianie płci, to się dopiero zaczną różnego typu problemy. Wystarczy ktoś sobie na przykład zmieni, 5 razy sobie zmieni płeć w sądzie, prawda? I teraz tak, prawo spadkowe, jak będzie chociażby wyglądało. Ale dużo gorszą rzeczą, też powiedziałam, no, system prawny związany z eksperymentami medycznymi. No, mam tutaj na myśli chociażby to in vitro i różnego typu możliwości, prawda, tego in vitro, gdzie już w tej chwili się mówi, że będzie można na przykład komórkę jajową konstruować od 2 dawczyń, prawda? No i plemniki to się bierze z banku spermy, musi być 3 dawców, żeby nie można było ojcostwa później skarżyć kogoś ojcostwo. No więc proszę zwrócić uwagę, do czego to zmierza. To jest coś, co się, jeżeli się tego nie zastopuje, no to doprowadzi do zagłady gatunku ludzkiego. A też jak się zmiękcza ludzi, po prostu w jaki sposób się otrzymuje tak jakby przyzwolenie społeczne na tego typu eksperymenty. No pokazuje się bezpłodne pary, prawda? I oczywiście jest to cierpienie, ale tak, nigdy nie słyszałam, żeby była jakaś debata na temat przyczyn bezpłodności, bo faktycznie, jak się podaje statystyki, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w tej chwili zaoszczono pewnego typu definicje, to jednak dzietność spada, spada żywotność plemników, są pewnego typu problemy biologiczne w populacji człowieka białego. Tak powiem. Tylko proszę mnie o rasizm tu nie podejrzewać. Z czegoś to wynika. Na to wpływa szereg różnych czynników. Między innymi też styl życia. Mówię, nie słyszałam, żeby były jakieś kompleksowe badania, czy na przykład, żeby były różnego typu spotkania uświadamiające ludzi. W jaki sposób żyć, czy na przykład da się uniknąć, czy się nie da uniknąć pewnych zagrożeń. O tym się nie mówi, natomiast jako panaceum na to podaje się in vitro, no bo jak to? Jak ktoś mnie pyta, czy jestem za, ja mówię, nie, ja jestem przeciw. No jak to? To pani jest nieludzka, prawda? No odmawia pani na przykład drugiej osobie posiadania dziecka. Ja mówię, nie, nie odmawiam, tylko ja jestem przeciw z wielu względów. Z różnych względów jestem przeciwna i uważam, że nie jest to metoda. Ale jeżeli się pokazuje takie właśnie szczęśliwe osoby, które zostały rodzicami wskutek tej procedury, no to się ludziom mówi, no tak, no to jest bardzo dobre, bo są szczęśliwi, bo każdy ma prawo do szczęścia i każdy ma prawo do dziecka. Czyli znów tu mamy ten problem, że to dziecko, człowiek to jest taki przedmiot, prawda, bo ja mam prawo do czegoś. No może mam, może nie mam. Mnie zawsze uczono, że dziecko to dar Boży, prawda? Więc i to nie jest moja własność, tylko to i oczywiście ja, to jest moje dziecko, prawda, bo ja je urodziłam, ale to jest autonomiczna jednostka, ja mam obowiązek ją wychować, jestem odpowiedzialna za to dziecko, ale to nie jest moja własność. To jest odrębny człowiek, prawda, który został mi powierzony. Natomiast to podejście, że każdy musi mieć to dziecko, no to pokazuje, no tak, no bo muszę mieć, bo jak już mam lodówkę dobrą, dobry samochód, to jeszcze muszę mieć to. Nie mówi się o tym, że na przykład rodzenie dzieci kobiety przeciągają, przesuwają do 40. Może jeszcze to nie byłoby to takie złe, gdyby nie to, że są nieustannie poddawane antykoncepcji. A niestety,
w tym projekcie edukacyjnym, tej edukacji typu B, też jest nastawione wszystko na to, że jeżeli ledwo dziecko zaczyna przed dziewczynkę miesiączkować, to już musi być poddane antykoncepcji, najlepiej hormonalnej. I teraz mamy taką sytuację, jeszcze układ hormonalny się nie wykształci, a już jest hamowany, prawda, na poziomie tu przysadki, więc nie da się, no to jest raczej logiczne, że jeżeli po kilkunastu latach się pigułka odstawi, to raczej będzie problem zajście w ciążę, już nie mówiąc o tym, że po 35 roku życia w ogóle spada możliwość zapłodnienia, no bo to wynika też z fizjologii. Do tego dochodzą oczywiście stresy, żywienie, ryzykowny tryb życia. Co znaczy ryzykowny tryb życia? To znaczy wielość partnerów, prawda? Ilość zakażeń. Przecież proszę zwrócić uwagę też, że ten model edukacji typu B to przecież spowoduje, jeżeli to się rozpowszechni, spowoduje lawinowe zachorowanie na różnego typu choroby przenoszone drogą płciową, bo to są różne. Nie tylko te dwie klasyczne, do których jesteśmy mentalnie przyzwyczajeni, ale to są różnego typu opryszczki. To jest przenoszenie się tego wirusa HPV w różne inne rejony, prawda? Bo oczywiście to nie o to chodzi, że ktoś ludziom zabrania seksu, tylko czy młodemu człowiekowi. No, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego jest szkodliwe i wysoce niewskazane z różnych względów, bo i jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, no i zdrowie psychiczne, mentalnościowe przede wszystkim też, prawda? Bo nieprawdą jest, że jeżeli ma się kilkudziesięciu partnerów, to jest łatwiej zbudować trwały związek, bo jest akurat wprost przeciwnie, jest zupełnie odwrotnie. A to wszystko zmierza do tego, cała ta, powiedziałabym, kultura i te wszystkie tendencje, żeby właśnie ludzi zachęcać do krótkotrwałych, luźnych i po prostu różnorodnych i wielokrotnych różnych relacji seksualnych, co niestety na dobre nikomu nie wyjdzie. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę ogromną migrację ludności, jaką mamy na świecie w tej chwili, nie było czegoś takiego, a z ludźmi wędrują mikroby różnego typu. I to już też wiadomo z wirusologii, że na przykład w jakimś tam rejonie wirus jest nieaktywny, nie robi szkody, przeniesiony na przykład trzy kraje daje, ale dalej będzie zjadliwy niesamowicie. Więc to też mówię, trzeba o tym to widzieć w kategoriach tej puszki Pandory związanej z tą seksualnością. No i niestety to wszystko, mówię, wpisuje się, no widać dokładnie do czego to zmierza. Mamy być konstruktami przystosowanymi do tego postmodernizmu. No i później, jeżeli się już zużyjemy, no to czeka eutanazja, prawda? Bo żeby nie obciążać systemów budżetowych, systemów opieki, no to jeszcze w imię humanizmu, żeby człowiek nie cierpiał, może mu coś wszczypniemy, może wynajdą inne metody odchodzenia człowieka ze świata. W każdym razie chciałam pokazać, że to niestety zmierza to w tym kierunku, to widać dokładnie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że korzenie genderowe to są korzenie marksistowskie. To Karola Marksa, Engelsa Państwo jeszcze pamiętają. Powiem tylko krótko, że oni pierwsi stwierdzili, że napięciem takim właściwie w stosunkach społecznych największym to jest napięcie między mężem i żoną, bo relacje w małżeństwie są opresyjne, to znaczy kobieta jest uciskana przez mężczyznę. I to się musi zmienić całkowicie i oni właśnie zaczęli toczyć tą walkę i wyzwalać kobietę. Oczywiście tutaj się dołożyli do tego też Thomas Malthus, który kobiety nie chciał wyzwalać, ale on z kolei stwierdził, że ziemia się przeludnia, że zabraknie po prostu substancji odżywczych, no i trzeba ograniczać płodność człowieka na ziemi. On jest autorem tej teorii maltuzjanizmu, neomaltuzjanizmu, która jest podwaliną w tej chwili wszelkich strategii koncernów antykoncepcyjno-aborcyjnych. To wszyscy z tego Malthusa biorą. On tą swoją teorię sformułował no, w określonej sytuacji, prawda, bo pod koniec XVIII wieku, kiedy udało się opanować po prostu depopulację w Europie. W XVIII wieku zwiększyła się średnia długość życia o prawie 10 lat, na stulecie to jest bardzo dużo i opanowano śmiertelność noworodków i dzieci, ponieważ w XVIII wieku wprowadzono szczepienia przeciw ospie i to zahamowało ubytek ludności w tej warstwie, w tym przedziale wiekowym i te dzieci zaczęły przeżywać i po prostu gęstość zaludnienia wzrosła. Było to bardzo istotne, bo to jest okres prekapitalistyczny, kiedy
potrzeba było dużo rąk do pracy i wszystkie monarchie oświeceniowe zabiegały o to, żeby mieć zdrowych obywateli i dużo tych obywateli. My też tak robiliśmy, bo reformy króla Stanisława Augusta do tego zmierzały, bo taka była potrzeba. Ale on wtedy sformułował właśnie tę swoją teorię, która pokutuje dziś, do dzisiaj. Proszę patrzeć, przez 200 lat się to przewija. No Margaret Sanger, która właśnie też zakładała pierwsze te kliniki aborcyjne, międzynarodową, ona najpierw założyła Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń, taką eugeniczną bardzo, ale w 1942 roku, kiedy Niemcy rozwiązali ostatecznie problem żydowski, zmieniła nazwę tej ligi, żeby się nie kojarzyła absolutnie z eugeniką i teraz się nazywa, znaczy od tego czasu się nazywa Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny. Ma się dobrze, rozwija się świetnie, w Polsce też agendy są tej. No oczywiście to jest prekursor eugeniki Francis Galton, no też Magnus Hirschfeld, który właśnie nobilitował homoseksualizm. Zresztą on stwierdził, że najlepiej, jeżeli się w ogóle zniesie tożsamość seksualną człowieka, no mówił to dlatego, że sam był homoseksualistą, miał taką rozterkę. Z jednej strony nie bardzo umiał zapanować nad swoim popędem, a z drugiej strony zdawał sobie sprawę, że jest to no, tak nagannie postrzegane, jednak to przekracza, ale powiedziałabym, niekorzystnie normę społeczną. No i doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, jak się by w ogóle tożsamość seksualną zniosła, to będzie święty spokój, nikt nie będzie cierpiał. No już nie mówiąc o tym, że on się właściwie położył podwaliny pod seksuologiem. Zakładał, tak jak Państwo tu widzą, i czasopismo poświęcone seksuologii, instytuty dwa. No i on też właściwie z jego inspiracji nakręcono w latach 20. pierwszy film o homoseksualistach w Niemczech. Zresztą to jest okres Republiki Weimarskiej. Wtedy na przykład Berlin był taką meką homoseksualizmu. To też wiadomo, nawet jak się czyta Iwaszkiewicza, gdzie on tam sobie podróżował, to wszystko znane. To jest istotny bardzo człowiek, ponieważ on, Wilhelm Reich, można powiedzieć, że on szkołę tą frankfurcką zaszczepił do tej szkoły frankfurckiej Freuda. I zeszły się tam neomarxizm z freudyzmem. To jest ta teoria takiego panseksualizmu. No i oczywiście chodzi o to, żeby nauczyć dzieci do zaspokajania swoich żądzy, to wtedy one same zrobią rewolucję. Nie trzeba będzie się po prostu męczyć ani tam jakoś wzniecać jej metodą zbrojną. Zresztą no, prawda jest taka, że jak jest wysoki poziom seksualizacji w społeczeństwie, to jest bardzo niski poziom kultury i nauki i na odwrót. Alfred Kinsey, który też jest ojcem seksuologii, który zmanipulował swoje badania. Z jego badań wynikało, że społeczeństwo amerykańskie to jest społeczeństwo dewiantów, ponieważ wynikało z niego, że właśnie no, powiedzmy zachowania pedofilne są normą, homoseksualne są normą. Sam się później do tego przyznał, że badał, nie badał populacji zdrowej, tylko badał ludzi osadzonych w więzieniach właśnie za te wykroczenia w tej sferze i osoby z zaburzeniami różnego typu. No niemniej jednak ta jego prawda, w cudzysłowie, o seksualności człowieka w dalszym ciągu jest podwaliną tej. Proszę zwrócić uwagę, że co jakiś czas powraca temat, że dziecko ma prawo do ekspresji seksualnej, prawda? I się obniża ten wiek. No, na razie u nas jeszcze na przykład pedofilia jest naganna, ale jeżeli te wszystkie przemiany mentalnościowe będą szły w takim tempie, jak idą, no to za chwilę może się okazać, że właściwie to jest inny rodzaj filiacji seksualnej i jeżeli dziecko chce, bo na przykład no, ma taką potrzebę, no to właściwie powinniśmy tą potrzebę mu zaspokoić. No też pani Margaret Mead jest tutaj istotna jako korzenie genderowe, bo ona właśnie zapoczątkowała relatywizm w pojmowaniu płci. No Simone de Beauvoir, która w ogóle, ona właśnie pierwsza powiedziała, też napisała takie książkę Druga płeć w 1948 roku i tam sformułowała takie zdanie, że nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje. Ona twierdziła, że właśnie nie tyle istotna jest ta biologia, tylko proces wychowania. No ale ona była też głęboko zaburzona, jeśli chodzi o swoją tożsamość jako kobieta, bo ona się nie akceptowała, absolutnie nie akceptowała macierzyństwa. Twierdziła, że właśnie macierzyństwo, powtarzała Engelsa, że macierzyństwo ogranicza kobietę, no bo kobieta nie może wyjść na rynek pracy, tylko z dziećmi siedzi, prawda? No straszne to jest, że dzieci nie powinny być w rodzinach wychowywane, tylko jakieś, jeszcze nie precyzowała, ale w jakichś różnych zakładach, ale nie matki się nie powinny zajmować tymi dziećmi,
bo to właśnie męczy te matki i one są, nie mogą po prostu być konkurencyjne z mężczyznami. No i też to, co później feministki w latach 70., 80. powtarzały, że mam prawo do swojego brzucha, no to też od niej się zaczęło, bo ona twierdziła, że dziecko w łonie matki to jest właściwie intruz, to jest coś, co można sobie w każdym momencie wyrzucić, bo to no to nie jest człowiek, tylko po prostu coś, co może szkodzić. I później właśnie feministki zrozumieją, że mają prawo do swojego brzucha, że nikt tam... I tak samo one mają prawo decydować o tym, czy pozbędą się ciąży, czy nie pozbędą się ciąży. Nawet ojciec tego dziecka nie ma nic do powiedzenia, tylko one. No i oczywiście dr John Money, który właśnie wprowadził ten termin gender w 1955 do określenia tożsamości seksualnej, ponieważ on w ogóle uważał, że dziecko nie rodzi się z określoną płcią, tylko uważał, że do drugiego roku życia płeć jest płynna. I że też tę płeć się nabywa dopiero przez wychowanie i socjalizację. No, on tam robił takie różne badania, badał hermafrodytów, robił różnego typu eksperymenty i te eksperymenty były okupione śmiercią, na przykład bliźniom, na których tam uważał, że to jest jego dowód naukowy, ale on nigdy nie wycofał się ze swojego myślenia. Bardzo istotną rolę odegrała szkoła frankfurcka, to była taka szkoła socjologiczna. Tutaj można sobie przeczytać, ja tylko powiem, że co ta szkoła zrobiła? Można powiedzieć, że Amerykanie w czasie wojny, bo szkoła frankfurcka rozwijała się w latach, jeszcze przed latami 30. w Niemczech, jak Hitler doszedł do władzy, ta szkoła, bo to głównie byli socjologowie pochodzenia żydowskiego, przenieśli się do Francji i później z Francji pojechali do Ameryki. I tak się odwdzięczyli Amerykanom za przechowanie i przygarnięcie ich w czasie wojny, że można powiedzieć skazili amerykańskie uniwersytety marksizmem. I oni przygotowali ten grunt, bo po prostu zmanipulowali młodzież, studentów i oni przygotowali grunt pod tą rewolucję seksualną 68 w Ameryce. I mieli takie właśnie różne tutaj pomysły. Oczywiście jak sobie Państwo tu przeczytają, no to widać na jakim etapie już jesteśmy. No, jeżeli zniszczymy religię i wiarę, no to oczywiście się destabilizuje społeczeństwo, bo wiadomo, że to religia i wiara trzyma ludzi w pewnych wartościach zakorzenionych. Zresztą też badania wszelkie wykazują, że na przykład dzieci, jeżeli są wierzące, pochodzą z rodzin religijnych, to na przykład mają w mniejszym stopniu jakieś manie samobójcze, rzadziej sięgają po alkohol czy po różnego typu używki. Inaczej zupełnie sobie radzą z rzeczywistością, bo one mają ten kręgosłup moralny, mają pewien wzorzec i są wychowywane w określonych po prostu wartościach. Dlatego to jest takie ważne i dlatego właśnie mamy teraz zmasowany atak na Kościół, na religię i na wiarę. To trzeba o tym cały czas pamiętać i też nie dać się manipulować, prawda? Jeżeli słyszymy coś z mediów, to wiedzieć o co tutaj chodzi, że naprawdę nie o to chodzi, żeby wytykać błędy w Kościele, tylko chodzi o to, żeby Kościół zniszczyć. Tak to wygląda, bo Kościół jest niebezpieczny, bo Kościół po prostu trzyma człowieka w systemie wartości i człowiek jest niezłomny i po prostu nie da sobą manipulować, bo ma poczucie wartości i poczucie sensu życia określonego. No oczywiście tutaj cały czas się powtarza to, że te kobiety są takie ciemiężone, no i te kobiety się wyzwala. No i neonaciści, ta szkoła neofrankfurcka po prostu uważa, że najlepiej rozsadzi się społeczeństwo, jeżeli się zniszczy od środka poprzez właśnie rewolucję kulturową. I to, z czym mamy do czynienia, to jest właśnie niszczenie mentalności człowieka. Ja badałam mentalność społeczeństwa staropolskiego, tylko z moich badań wynikło, że mentalność człowieka jest niezmienna. A tu się okazuje, że jednak, jeżeli będziemy bez przerwy po prostu uderzać poprzez tą kulturę w taki, a nie inny sposób sformatowaną, to mentalność w człowieku będzie można zmienić, zwłaszcza właśnie, jeżeli nie jest zakotwiczony w systemie wartości żadnym. No i tutaj też trzeba wspomnieć to jest guru dzisiejszego feminizmu, to jest Judith Butler, filozofka, szefowa katedry literatury na Uniwersytecie Berkeley. I ona w ogóle, to jest autorka, o ile gender jeszcze respektuje, znaczy widzi tę płeć biologiczną, a uważa, że zmienna może być płeć kulturowa i można sobie ją zmieniać wielokrotnie, to Butler idzie dalej, bo ona w ogóle twierdzi, że
płci biologicznej nie ma, że płeć biologiczną sobie można skonstruować, tak samo jak można sobie skonstruować płeć kulturową. I ona uważa, że płeć biologiczna to jest w ogóle pewien taki performance, bo to wszystko się zaczyna od tego, że jak położna odbiera dziecko, to mówi o chłopczyk albo o dziewczynka. I w ten sposób stygmatyzuje to nowonarodzone dziecię. I w związku z tym, i od tego się zaczyna, prawda? To są pomysły pani Butler. Skąd takie pomysły się wzięły? To jest może ciekawe. No oczywiście ona twierdzi, że nie ma mężczyzn, nie ma kobiet, prawda? Że w ogóle ona twierdzi, że można sobie wszystko tak płynnie zmieniać, przechodzić. A mówi tak dlatego, że sama jest lesbijką, taką zdeklarowaną, żyła w różnych związkach i bardzo płynnie przechodziła, pełniła tam różne role w tych związkach. I ona to ubiera w teorie takie naukowe i twierdzi, że to tak ma być. No i oczywiście uważa, że normą jest to, co nie jest heteroseksualne, czyli wszelkie tam, tak zwane wszelkie odmienice, bo ta queer theory, to na polski się tłumaczy język, że to jest teoria odmienców wszelkich, czyli ci ludzie, no, lesbijki, geje, transseksualiści, interseksualiści, co sobie to wymyśli i że to jest norma, natomiast heteroseksualność trzeba zniszczyć po prostu do korzeni. Skąd takie pomysły się biorą? Takie pomysły się biorą między innymi, zapoczątkowała pani Elisabeth Badinter, to jest bardzo też istotna osoba, to jest Francuska, która w latach 70. zaczęła się zastanawiać, jak to właściwie jest z tym byciem mężczyzną i kobietą, że właściwie to nie jest takie dookreślone, nie jest takie pewne. I zaczęła wprowadziła pojęcie, znaczy stwierdziła, że człowiek jest taką strukturą androgeniczną, czyli jest jakiś tam pierwiastek męskości i jakiś pierwiastek kobiecości w każdym człowieku w różnych proporcjach i zaczęła to badać. No i stwierdziła, że miała wielkie osiągnięcie, ponieważ po roku pracy ze studentami jeden z chłopców przyszedł do niej i mówi tak: pani profesor, to ja już teraz nie wiem, kim ja jestem. I ona stwierdziła, że osiągnęła wielki sukces. I od niej się zaczęło. Te jej koncepcje na przykład na grunt polski przeszczepiła profesor Maria Janion i ona zapoczątkowała u nas tak zwany nurt krytyki feministycznej. I ten nurt krytyki feministycznej, proszę Państwa, u nas się rozwijał od przełomu lat 70. 80. Spokojnie, powolutku, po cichu. Najpierw niewinnie bardzo. A później nagle pojawiły się różne katedry genderowe, jako studia takie interdyscyplinarne i tak dalej. I okazało się, że w tej chwili w naukach humanistycznych na uniwersytetach nie uprawia się w ogóle nauki w inny sposób niż z perspektywy genderowej. Wszystko musi być z perspektywy genderowej, czyli z tej perspektywy takiej feministycznej. To jest po prostu rzecz szokująca. Ale to nie ma się co dziwić, jeżeli się weźmiemy pod uwagę to, że to jest bardzo mocno promowane, na to idą pieniądze właśnie z Unii. W związku z tym ci wszyscy szefowie tych katedr trzymają się, nawet jeżeli się pokaże, że to jest w ogóle uprawiają coś, co jest oderwane od prawdy o człowieku, to oni są na to całkowicie głusi, bo dostają ogromne pieniądze, no i oczywiście są umocowani w określonych gremiach i sterują tym, jak mogą. Ja tylko czekam, kiedy gender jeszcze wejdzie na politechniki, bo już są takie feministki, które na przykład twierdzą, że fizykę ciała stałego to uprawiają mężczyźni, dlatego, że to jest dyscyplina falocentryczna, a fizykę tych cieczy to kobiety, bo kobiety są, no dosłownie ja cytuję te feministki, tak obłąkańcze pomysły, które to się wydaje, że to jest sen szaleńca, ale to po prostu wchodzi do praktyki życia. I chociaż mówię ostatnio, Badinter, znaczy ostatnio, no kilka lat temu stwierdziła, że zaczęła się ta polemika z feministkami amerykańskimi, bo stwierdziła, że feministki amerykańskie zaczęły ten genderyzm w złym kierunku rozwijać i w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy wojnę między mężczyznami i kobietami. I faktycznie tak jest, bo, jeszcze mało tego, te wszystkie genderystki, które uprawiają właśnie te gender studies i zwłaszcza dotyczy to literatury, zaczęły tak badać te proporcje tej męskości, kobiecości w człowieku, no, że doszły do wniosku,
że najlepiej, jak jest to podmiot tak zwany rozszczepiony, one badają podmiot rozszczepiony. I gdyby one sobie to badały jako założenie jakieś teoretyczne i nie robiły z tego normy, to ja bym nie miała nic do tego. No, można sobie każde pytanie badawcze postawić, nie moja sprawa. Natomiast jeżeli one ten podmiot rozproszony, teoretyczny, przenoszą na żywego człowieka i chcą po prostu, zwłaszcza w małych dzieciach, widzieć podmiot rozproszony, to już jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Bo jeżeli podmiot nam się rozproszy, to co my mamy? My mamy nic, mamy pustkę, prawda? I stąd między innymi te wszystkie programy tak wyglądają. No niestety, to jest afirmacja cielesności, redukcja duchowości, prawda? Bo jest człowiek pozbawiony tego najważniejszego wymiaru i zostaje nam taki człowiek rozproszony, który ma prawo do zdrowia reprodukcyjnego. Czyli znów jesteśmy w domu, w tym postmodernizmie, prawda? Że mamy człowieka wykorzenionego ze wszystkiego, a ma tylko prawo do zdrowia reprodukcyjnego. A zdrowie reprodukcyjne to jest aborcja, antykoncepcja in vitro. I jeszcze jak do tego sobie dołożymy wypowiedź pana profesora Hartmana, który jest naczelnym bioetykiem w Polsce. On jest szefem Katedry Filozofii i Medycyny w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. On jest we wszystkich gremiach bioetycznych i on opowiada takie rzeczy, że to nie ma się co bronić, bo to wszystko, na przykład in vitro, to jest w ogóle przyszłość, to się trzeba z tym pogodzić, bo to tak ma być, dlatego że płodność jest jedyną dziedziną w tej chwili, która jest poza kontrolą i tak nie może być. Czyli proszę zwrócić uwagę, w tej chwili seksualność człowieka i wszystko to, co jest związane z płodnością i z tożsamością seksualną, jest wykorzystywane po to, żeby nałożyć kolejny taki narzędzie kontroli społecznej. I to jest po prostu sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Do nas to wszystko napłynęło, właśnie mówię, po tym 2013 roku. I to też wynika z kryzysu pewnego, prawda? Bo mamy kryzys wartości. No nawet ten kryzys ekonomiczny, z którym się borykamy, to on się nie wziął. To nie jest kryzys, który wynika z cyklu ekonomicznego. On się zaczął najpierw jako kryzys zaufania. Kryzys systemu wartości przełożył się na kryzys systemów bankowych i to się potem przełożyło na gospodarkę. Taka była kolejność. Teraz nikt nie wie, co z tym zrobić. I to właśnie mamy, no tu ten gender mainstreaming, bo wiadomo, że to się wdraża odgórnie. To są te narzędzia gender mainstreamingowe. To zostało zapisane jako sposób wdrażania tego gender w Pekinie w 1995 roku, jako ta deklaracja pekińska. I też dokonano tutaj podstępu. Także chciałam powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, te założenia wszystkie, na przykład ta prawda o seksualności człowieka, to wynika, jest oparta na nieprawdzie, prawda, na tym Magnusie Hirschfeldzie, na Kinseyu, na tym Maneju, którzy wszyscy byli zaburzeni w swojej płciowości bardzo mocno, ale w 1995 roku w Pekinie była konferencja ludnościowa i tam właśnie przyjęto to gender mainstreaming jako obligatoryjną normę wprowadzania tego gender, ale w jaki sposób do tego doszło? Dokonano podstępu, bo przedłużono wtedy konferencję o jeden dzień. Delegatki z ubogich krajów musiały wyjechać, bo by nie miały za co wrócić. Zostały bogate feministki i na zasadzie konsensusu, bo nawet nie głosowały, tylko przyjęły coś takiego i rok później to wyszło jako obowiązująca norma i ta norma obowiązuje wszędzie. W agendach ONZ-owskich, właśnie w Unii, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli te instytucje, które kojarzą nam się jako instytucje zaufania publicznego, które mają stać na straży, prawda, bezpieczeństwa ludzkości, okazuje się, że w tej chwili nie można im ufać, a to za sprawą tego, że to pokolenie 68 opanowało wszystkie kluczowe po prostu te struktury i oni to narzucają. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Co jakiś czas są jakieś te pomysły, a to była ustawa Estrelli, tam różnego typu. Wszystko to, co jest związane z płciowością, bo się usiłuje przeforsować na poziomie unijnym pewne rozwiązania. Jeżeli to się przeforsuje, to się wtedy wdraża we wszystkich państwach. Proszę śledzić strony internetowe. Jest taka strona Citizen Go i tam trzeba, proszę rozsyłać sobie mailami, czy użyczać w ogóle też komputera, żeby ktoś drugi mógł się na przykład zalogować, bo to jest bardzo skuteczne narzędzie do stopowania tych obłąkańczych po prostu ustaw. I, bo jeżeli wpływa bardzo dużo wniosków takich nie, to jednak rezygnuje się z tego, prawda? Tak było w sprawie tej klauzuli sumienia dla lekarzy. Także jeszcze trzeba po prostu korzystać z tego, co mamy, czyli z tego narzędzia demokratycznego.
I zachęcam Państwa do tego. No też właśnie to w Maputo narzucono krajom afrykańskim, właśnie przez tą Międzynarodową Federację Planowanego Rodzicielstwa, tą, którą Margaret Sanger zakładała, narzuca się pod pozorem praw kobiet nieograniczoną dostępność w Afryce, prawda, do aborcji. I to jest związane właśnie z tym projektem neomaltuzjańskim, bo ludzie, którzy osiągają ogromne zyski z przemysłu aborcyjnego, antykoncepcyjnego i z tego in vitro, po prostu finansują takie projekty, żeby jak najlepiej, no ideałem byłoby, żeby cały świat objąć kontrolą urodzeń, no ale jeszcze islam stoi na przeszkodzie i nie wiadomo, jak ten islam ugryźć, bo na razie, jeżeli my tego nie przystopujemy, to raczej islam nas zje, bo cała ta sytuacja, powiedziałabym, zaognia tutaj tą relację. Już zaraz skończę. Chciałam też, proszę Państwa, są takie publikacje Margaret Peters, które można kupić w wydawnictwie sióstr Loretanek i one są po prostu bezcenne, to jest nie do przecenienia, ponieważ z tych publikacji, na przykład Kryzys Cywilizacji Zachodniej, tam są pokazana jest ta ścieżka prawna. Wszystkie akty normatywne, na przykład unijne, zanalizowane i pokazane są, w jaki sposób po prostu ten genderyzm przenika do prawa w ogóle tego świata zachodniego. Jeśli Państwo mają ochotę, zachęcam, jest czas, ale to trzeba przez internet, u sióstr Loretanek. Jeżeli się to przeczyta, to widać dokładnie po prostu całą tą manipulację i człowiek jest wyposażony w ogromną wiedzę i wie, jak po prostu sobie z tym wszystkim poradzić. I tam między innymi jest omówiona taki dokument, ja tylko pewien fragment tutaj zacytowałam, Zasady Zjawia Karty, to jest pokazane, w jaki sposób w skali globalnej to gender trzeba po prostu wprowadzić. I tu jak się człowiek czyta, to widzi po prostu, już widać, na jakim my jesteśmy etapie w tej chwili. No, jeszcze nie dokończyli ustawy o mowie przeciw nienawiści, bo jeżeli taką ustawę, bo coś, nie wiem, pan minister Boni chyba się do Europarlamentu szykuje, w każdym razie nie wytropiłam teraz, na jakim etapie ta ustawa jest. No ale jeżeli te ustawy uchwalą, no to nie będzie można w ogóle nic powiedzieć, a to, co ja mówię, to będzie mowa nienawiści i będzie można mnie narzucić na mnie dotkliwą karę, albo będzie można mnie na przykład w miejscu odosobnienia osadzić, żeby mnie zresocjalizować, prawda? Albo może lobotomię mi wykonać, no nie wiem, będzie można różne rzeczy zrobić. I to wcale nie jest śmieszne. Teraz to, z czym mamy do czynienia, to jest ta nieszczęsna konwencja, czy nieszczęsna, to jest dramatyczna konwencja. Teraz w marcu będzie to przedmiotem, miało być na przełomie lutego-marca, przedmiotem obrad naszego parlamentu, bo jest uparcie dąży się do ratyfikacji tej deklaracji, która podobno ma przeciwdziałać przemocy. Chciałam przypomnieć, że nasz system prawny mamy taki, że bardzo dobre mamy prawo, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy wszelkiej i wcale nam ta deklaracja jest niepotrzebna. Ona jest nawet niezgodna z naszymi aktami normatywnymi. Jest taki Instytut Ordo Iuris, który też ma swoją stronę internetową i tam bardzo dokładnie analizują tą konwencję, wykazują, gdzie ona jest sprzeczna z naszym prawem i przede wszystkim w ogóle jest nam niepotrzebna do niczego, no ale są takie zapisy, żeby ją ratyfikować, bo jeżeli się ratyfikuje, to wtedy to gender obligatoryjnie wejdzie wszędzie, łącznie z systemem edukacji i nie będzie można dosłownie zrobić nic. I tu po prostu chodzi o tą obłudę, że pod pojęciem równości, równych praw i pod płaszczykiem walki z przemocą chce się coś takiego wprowadzić. Statystyki też ostatnio pokazują, że coraz więcej panów jest poddawanych przemocy ze strony kobiet, czego ta konwencja do czego się nie odnosi. Natomiast ma taki kuriozalny zapis, że na przykład będzie można, jeżeli małżeństwo się pokłóci, to żona będzie miała obowiązek doniesienia na męża, że zastosował przemoc wobec niej, prawda? Normalna kłótnia to będzie, czyli proszę zwrócić uwagę, jak daleko ingeruje w życie prywatne ten zapis. No i oczywiście można się spodziewać, że będzie wielu podsłuchiwaczy i donosicieli, tak jak było chociażby w Niemczech hitlerowskich, jak zaoszczyli kartki żywnościowe i wolno było chyba 3 razy w tygodniu gotować mięso. Jak ktoś na przykład w poniedziałek i chyba piątek by mięso gotował, to chodzili tacy wąchacze po klatkach sądowych i wąchali, co komu pyrkocze w garku i donosili, prawda? I ludzie byli prześladowani z tego powodu, więc
No, myślę, że u nas też coś takiego przejdzie. I właściwie powiem, że no można by na tym zakończyć, bo tu już to wszystko omówiłam, te wszystkie parady wcześniej. Natomiast chciałam jeszcze właśnie zwrócić uwagę na tę stronę internetową. Tutaj proszę sobie wchodzić, tam są tak różnego typu dokumenty do pobrania, można sobie drukować, są tam audycje, artykuły, literatura, bardzo jest ta strona przydatna. Tam są też linki do różnego typu petycji, żeby wiedzieć po prostu, żeby jak najwięcej ludzi jednak manifestowało swoją niechęć. No i oczywiście też jest tam taka zachęta, żeby do ten minister, do dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia jeszcze też podpisy wysyłać, żeby wycofała się z tego dokumentu, z tego pomysłu wprowadzenia tej edukacji typu B w krajach europejskich. Bo w krajach Europy Zachodniej to funkcjonuje. Ksiądz Oko dokładnie o tym mówi, na przykład jak szalenie destrukcyjne jest to w społeczeństwie niemieckim. I ja myślę, że my nie musimy powtarzać takich błędów, tym bardziej, że u nich te rzeczy rozwijają się przez lat kilkadziesiąt, a u nas to wszystko się dzieje w krótkim czasie, ale niezwykle intensywnie. I to po prostu jak lawina spada. Więc jest to tym bardziej niebezpieczne, bo wiele osób nawet nie potrafi się jakoś zdystansować do tego, prawda, do tego, co się dzieje, tylko albo ucieka przed problemem, albo uważa, że w ogóle nic się nie dzieje. No i teraz powiem tak, że no, na jakim jesteśmy etapie? No jesteśmy na takim etapie, że jak się nie zmobilizujemy w tej chwili, to nas niestety, proszę Państwa, nie będzie. No, dużo zależy od naszej aktywności. Tak jak mówiłam, trzeba się na przykład udzielać na terenie szkoły, wchodzić na przykład do tych rad rodziców, interesować się, jaki jest program, na przykład jak są lekcje do wychowania do życia w rodzinie, bo też zależy od tego, kto to prowadzi. Jeżeli prowadzi człowiek naprawdę na poziomie o wysokich wartościach moralnych, to ten przedmiot przynosi dużo pożytków. Bardzo dużo. Natomiast jeżeli go prowadzi osoba, powiedzmy, która nie ma kręgosłupa odpowiedniego, no to też może zaszkodzić. Ale każda szkoła ma obowiązek przedstawienia zakresu takiego programu, przedstawienia podręcznika i my jako rodzice musimy wręcz się zainteresować, jaki jest zakres. Jeżeli nam się nie podoba, mamy prawo nie posłać dzieci na uczęszczanie na tego typu przedmioty. Poza tym, co jeszcze jest? Trzeba przeglądać podręczniki szkolne od pierwszej klasy aż do matury i patrzeć, jakie tam są treści i od razu dzieciom to tłumaczyć, że jest tak, ale słuchaj, to jest błąd, bo wynika z tego. Nie bierz tego pod uwagę, bo to nie jest prawda o człowieku, prawda? Wytłumaczyć, z czego to wynika, żeby dziecko już umiało się po prostu zdystansować i nie brało tego wszystkiego w jakiś sposób bezrefleksyjny. Także, no i oczywiście, znaczy też jak się zbliżają teraz te wszystkie wybory, uaktywnić się, chodzić na spotkania z kandydatami, zadać pytanie, nie bać się tego i zapisać sobie odpowiedź tego człowieka. Przecież dzisiaj w dobie internetu można prześledzić dokładnie, kto za czym głosuje i w jaki sposób głos zabiera, ale trzeba trochę czasu na to poświęcić. Ale proszę Państwa, jak my tego nie zrobimy, to ktoś zdecyduje za nas i nie będziemy mieć nic dosłownie do powiedzenia. I no, ja sobie na przykład nie wyobrażam świata, gdzie będziemy żyć w jakiejś takiej rzeczywistości no niechrześcijańskiej, prawda? Ja sobie tego nie wyobrażam. Bo ja zostałam tak uformowana, że to jest, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Genderyści twierdzą, że to nie ma się co przejmować, bo zawsze jakaś cywilizacja będzie, prawda? Czy to musi być chrześcijańska? No ja uważam, że musi być chrześcijańska. No, więc już nie mówiąc o tym, jakie mamy różne problemy, prawda, chociażby z depopulacją, no to jest problem w tej chwili bardzo kluczowy. I też nie widać, żeby na przykład rząd coś robił w tym kierunku, żeby kobiety mogły spełniać się jako matki, prawda? I też do pań, żeby sobie nie wmówiły tego, że kobieta ma robić wszystko inne, tylko nie dzieci, prawda? Dziećmi się nie ma zajmować, bo dziecko to jest jakiś bagaż, to jest w ogóle coś, co kobiecie szkodzi, bo jest akurat wprost przeciwnie. No i też do panów i też do wszystkich, prawda? Nie dać sobie zacierać tych różnic płciowych, bo tak jak mówiłam, życie jest, w ogóle świat jest na opozycjach. Jeżeli
my stracimy kobiecość jako kobiety, też bo się będziemy chciały wchodzić nadmiernie w role męskie, to mężczyźni stracą męskość. Nawet Starowicz, który niekoniecznie jest po stronie, powiedziałabym, tej, po której ja jestem, twierdzi, że po pierwsze nie da się bez płci wychować człowieka, a po drugie twierdzi, że ostatnie badania wykazują, że jak panowie tak za bardzo wchodzą w te fartuszki, to przestają być, po prostu spada libido panią. No bo to jest zupełnie wytłumaczalne, bo postrzegamy wtedy tego męża jako, nie wiem, gosposie, no na pewno nie jako atrakcyjny, nie jako mężczyznę, prawda? Bo jesteśmy w jakiś konkretny sposób zbudowani. To nie chodzi o to, że mężczyźni nie mają pomagać żonom, absolutnie nie. Mają pomagać, ale no nie mogą wchodzić w rolę kobiet, prawda? I pań domu. Nie mogą, bo to się po prostu niczym dobrym nie skończy. Każdy powinien robić to, do czego został stworzony. I dziecko też, jeżeli wzrasta w rodzinie, gdzie jest silny wzorzec kobiecy i silny wzorzec męski, nie ma problemu z określeniem własnej tożsamości, bo wychowuje się właśnie przez przykład. No ja na tym zakończę. Przepraszam, jeżeli za długo się tutaj jakoś rozgadałam. Bo my już tracimy pokolenie, bo chociażby to, że nie ma kanonu tych lektur, to już przecina nam taki międzypokoleniowy, podkulturowy. I to jest potem nie do odrobienia. Także mówię tu, apeluję do wszystkich, do matek, ojców, babć, ciotek i tak dalej. To jest nasz interes w tym, żeby to zahamować. I domagać się po prostu, no musi nastąpić zmiana edukacji, bo jeżeli nie zmieni się tego systemu edukacji, to będzie dramat. Będzie po prostu dramat. Więc też trzeba się znów gromadzić w jakieś gremia, pisać petycje. Nie wiem, jak jest więcej, już bo wiadomo, jedną osobę, to bardzo łatwo jest spacyfikować. Ale jak będzie dużo, prawda, czy jakiś komitet zawiązać, czy no coś takiego, i że sobie nie życzymy, domagamy się zmiany tej edukacji. Bo to po prostu jest dramat. Dzieci są cały czas zajęte, one są przeciążone faktycznie, są zmęczone, ale one nawet wiedzy nie nabywają żadnej. One tylko kompetencje, a to jest szalona różnica między wiedzą a kompetencjami. I też na przykład zamykanie, 12-latek praktycznie musi się dookreślać, co będzie w życiu robił. Człowiek do końca edukacji szkoły średniej powinien mieć bardzo równomierny i wysoki poziom humanistyczny i ścisły. To, co w tej chwili jest, że właściwie kończy gimnazjum, on musi w rozszerzeniu czy przedmioty wybierać, żeby wiedzieć, co będzie robił w życiu, prawda? Człowiek, który ma 16 lat, a wszyscy mówią, wszystkie badania też wykazują, że każdy rocznik, który wchodzi do edukacji, jest coraz mniej dojrzały. I teraz taki 16-latek ma wybierać swoją ścieżkę życia, tak? No przecież to kiedyś, jak mówię, mieliśmy bardzo dobre szkolnictwo, było szkolnictwo zawodowe, dopóki też go nie zaczęli reformować, prawda? Bo to nie jest tak, nie każdy musi mieć studia wyższe, bo nie każdemu człowiekowi jest to potrzebne. Każdy człowiek ma robić to, do czego ma predyspozycję. I ma być fachowcem w swojej dziedzinie, ale nie każdy musi mieć studia. Wszystkie badania wskazują, że 25% populacji właściwie ma takie predyspozycje, że powinno studiować. A reszcie to jest do niczego niepotrzebne, naprawdę nie. I tylko po prostu powoduje tak samo zaburzenia na rynku pracy, bo się musi być nadprodukcja ludzi, którzy tak zwane łatwe, prawda, żeby skończyć. Poziom studiów się obniża, bo musi być do tego człowieka, który niekoniecznie powinien to robić. Co nie znaczy, że jak ktoś nie ma studiów wyższych, to jest gorszy. Wcale nie. Każdy z nas jest inny i inaczej wyposażony, ale nie gorszy. I każdy powinien robić to, do czego po prostu się nadaje. Ja już naprawdę kończę. Przepraszam za gadulstwo. Myślę, że temat był bardzo ciekawy. Przybliżył nam problemy, o których słyszeliśmy, ale tak dogłębnie nie wiedzieliśmy, jak to funkcjonuje, jak na to należy spojrzeć. No, widzimy, że no jest to zagrożenie nie tylko dla naszych dzieci, ale dla nas, dla no, naszego społeczeństwa, dla naszego być albo nie być. I tym bardziej serdecznie dziękujemy pani doktor, dziękujemy panu, dziękujemy księdzu proboszczowi, że... Słuchaczom dziękujemy. Właśnie za przybycie. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję.